Dzień dobry, panie kapitanie. Gdzie dzisiaj płyniemy? Na Karaiby. Yes, na Karaiby. Hurra, no, wszyscy się cieszą. To ja nie wiem, to będzie kierunek steru chyba. Jedziemy, płyniemy. Lewo na bór, czy ster na bór, ja już nie wiem. O, patrz, tak. Moment, to będzie raczej tak. Możemy trochę pomanewrować. Wydaj tam do maszynisty rozkaz, cała naprzód. I płyniemy. Musimy z tego kanału jakoś wypłynąć, prawda? Odpalili silniki, bo nie słychać. A elektryczne, no to co będzie słychać? Ok, czyli silniki działają. Mi się dobrze to widać. Tylko, że burty są. Poczekaj, gdzie to jest gałka do zmiany biegów? Nie wiem, czyje to, ale fajne. No tak, akurat teraz wszyscy jeżdżą. Musiał kupić dużą osłonę antyszronową. W dzisiejszym odcinku pokręcimy się po pokładzie i pod pokładem statku Sołdek. To jest właśnie Sołdek. Kilka parametrów technicznych. Długość statku to 87 metrów. Szerokość 12,3 metra. Nośność statku to 2610 ton. To jest silnik? Nie. Tak, wygląda jak silnik. Obok możemy zobaczyć silnik. Jeśli się nie mylę, jest to czterotłokowy i jest ogromny. Czyli jesteśmy na statku. Sołdek i schodzimy na dół. Zwiedzanie statku rozpoczynamy od zejścia pod pokład. Znajduje się tutaj wystawa przedmiotów związanych ze statkiem. Zdjęcia z jego budowy, materiały wideo. Z ciekawostek dodam, że w grudniu w roku 2014 został użyty w filmie Persona non grata. Możemy zobaczyć tu również makietę statku. Sołdek to statek o napędzie parowym, zbudowany w Polsce po II wojnie światowej. Do końca 1980 roku odbył 1478 rejsów. Przewiózł 3,5 miliona ton towarów. Odwiedził ponad 60 portów. Kajoty na rufie i kotłownia maszynownia. Gdzie by tu iść? Wiadomo, że do maszynownia. Jesteśmy przy kotłach. Nieźle. Napęd statku stanowiły dwa kotły opalane węglem systemu Holden Johnson. Zużycie węgla to około 1 tona na godzinę. Statek posiada jedną śrubę, a moc napędu głównego to 1300 koni. Kocioł jak kocioł.
są różne pogrzebacze i inne dziwne rzeczy. Jak w reaktorze. O kurde, ciasno. Ktoś większy by tutaj nie przeszedł. Może dlatego na marynarzy wybierają takich małych, drobnych ludzików. Nie widać tego, bo tutaj trzeba mieć dobrą latarkę. Ale tutaj mamy korbowód i on waży 5 ton. Lecimy do góry, a to już są tłoki tam wyżej. Coś się tu pewnie zapisywało, stryk i się mówiło. Parowy silnik tłokowy. 1300 koni. Ilość obrotów 125 na minutę. 4 cylindry. Halo, halo, tutaj sobie gadali z kapitanem. O, nie ma wskazówki? Nie jest wskazówka. Spróbuję się trochę odsunąć, o. Nie dotykamy artyleksplatów. Cała naprzód i rura. No i musimy się przedostać przez tą szczelinę, nie dla grubych, bez urazy. O kurde. Najlepiej przechodzić bokiem, ale z plecakiem na plecach ciężko. No i byliśmy tam dwa pokłady na dole, gdzie jest korbowód, potem są tłoki, no a tu mamy komin. Mebelki, ho, ho, ho. Mebelki, idziemy dalej. No ja i... wiem, czy to był salonik jego, a tam była sypialnia. Tutaj mamy kajutę pierwszego mechanika. No, a że pierwszy mechanik to był gość, no to musiał mieć wypas. Proszę. Stoliczek, mebelki. Idziemy dalej. A tutaj mamy górną część silnika. Jeśli dobrze słyszę, to jeszcze na górę da się wejść. A tu jesteśmy w kajucie trzeciego mechanika, a raczej dwóch trzecich mechaników. Mamy tutaj szafę, łóżko piętrowe, na dole u góry. Malutki stoliczek i kaloryfer. Wow. No cóż, wyższy stopień, lepszy standard. I jesteśmy w kuchni. Chochla, podstawowa rzecz. Stolik do rąbania mięcha. Co to jest? Jakiś silnik. To jakaś wyciągarka. Jesteśmy na rufie, czyli tutaj będzie sterowanie sterem. Jest jakaś skomplikowana maszyna.
duże tryby. I tutaj pewnie system, który przekazuje położenie steru do kapitana. Takie coś. No nic tu więcej nie widać. To jedno takie, w jednym pomoże do góry, to jest tak jakby chyba jedna. A to chyba najważniejsza część każdego statku, imprezownia. Proszę bardzo, projektor, stoliki. Telewizor. No i oczywiście kultowe stare radio. Pewnie lampowe jeszcze, jak i telewizor. Komin i wgląd do silnika. To ciekawe, dlaczego na rufie było koło sterowe? Może jak cofał, to tutaj sterował. Mesa kapitana? O, dobra, zaczynamy. Standardowy czerwony narożnik PRL. Szafa. Duża szafa. Biureczko. No i tam pewnie jeszcze łazieneczkę ma jakąś. Taka fajna mesa. Zamknięte. To ja nie wiem, to będzie kierunek steru chyba. Jedziemy, płyniemy, lewo na burt, czy ster na burt, ja już nie wiem. I płyniemy. Musimy z tego kanału jakoś wypłynąć, prawda? Tutaj mamy kompas, a ta kula czerwona i zielona to chyba po to, żeby kapitan nie pomylił się, jak do portu będzie wchodził. Z której strony przepłynąć. O, coś tam na kursie kolizyjnym było. A, to tylko jakiś śmierdzący muł. A tam dalej robią remont. A przy okazji znalazłem tą dźwignię do zmiany biegów. Prędkość, jaką odnotowano przy 90% mocy, to około 9,9 węzła. A załoga statku liczyła 28 osób. Jeżeli dobrze widzę, to ten statek miał 11 biegów. Stop, 5 do przodu i 5 do tyłu. No dobra, schodzimy. Tak, tak to wygląda na dół. Idę. Jestem. Wyjdziemy tędy? Tak, to bo tam idziemy w tą samą stronę, co już byliśmy. Dobra, więc musimy wychodzimy. Zejść na dół. Idź tam, chodź się, kto jest prosto? Dobra, kapitanie, dzwonisz. Ucieszony? Tak. Mogłem dzwonić. Dobra, idziemy. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, co pozwoli mi rozwijać się dalej w przyszłości. A na razie dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć!